2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zobaczymy, kiedy Twitch wystartuje. Dobra, z tego co widzę, to Twitch wystartował. Tu mi się nic nie zacina. Dobra, Twitch idzie, działa. Ok. Są jakieś plusy, widzę. Teraz na szybkości jeszcze muszę transmisję na żywo. Zobaczymy, czy to w ogóle... Stronka nie działa. Odśwież. Właśnie jeszcze po prostu... Ristim nie połączył z Twitchem, tak mi się wydaje. Live, excellent. Bardzo mnie to cieszy. Streaming, streaming. Czyli teoretycznie tutaj też powinno być już online wszystko. Tak, jest, dobra. Jest online. Bo mam nadzieję, że... Że teraz nie będzie wywalało mi live'a już. RimWorld. Nie, mam pipi. Język polski. Rozrywka zmieniamy na gry. RimWorld. RimWorld. Zapisz. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko śmigało i że nie będzie wam przerywało. Będzie wam przerywało. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wam przerywało. Raz, dwa, trzy. Wam przerywało. Dobra. Chyba ruszyło. Dobra. Ja tylko też włączę nagrywanie od razu z tego, tylko jeszcze sprawdzę sobie jedną rzecz. Bo mam otwarte to. O, siemanko. Dziękuję, Dawidku. Dziękuję, siemanko. Siema, jest git. Ja w ogóle mam jakieś... Czekajcie, bo Twitch powiadomienia... Ja może to ukryję po prostu. Dziękuję, Dawidku, za 10 cirków. Czyli działa. Najważniejsze, że działa. Dobra, już się wkurwiałem. Ogólnie zrobiłem restart mojego modemu i chyba zaczęło banglać. Przynajmniej na razie, na tą chwilę, nie? Zobaczymy, jak długo. Dobra. Ja sobie rozpocznę nagrywanie przy okazji, bo myślę, że może będę miał później chęć, to wrzucę to sobie na tego, na YouTube'a jeszcze raz. Także dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Ski, a dzisiaj zagramy sobie w RimWorlda i taki chillowy live'ik na zakończenie dnia, na zakończenie weekendu. Ja bym chciał sobie chwilkę pograć, pogadać z wami, może wam się spodoba. I jeszcze miałem jedną rzecz sprawdzić sobie. Grafika, kołysanie się roślin. Woda chodzi, rośliny się kołyszą, bardzo mnie to cieszy. Co tam w ogóle ciekawego u was słychać? Jak tam w ogóle dzień, jak wam dzień żyje, jak wam dzień mija? Ej, ale w ogóle nie połączyło mi chyba czatu? Jak mi się wydaje? Czekaj, czat. Tak. Ciekawe. Nie wiem, czy połączy mi się czat. Się na Twitchu widzę, że napisałeś coś, Dawid, ale nie widzę nic więcej. Mam nadzieję, że znowu się nie wywaliło, bo się wkurwie srogo. Dobra, w każdym razie, Raza, wyposaż się, wymój założenie i musielibyśmy na początek się jakoś ogarnąć. Gramy na wysokim poziomie trudności, więc łatwo nie będzie. Myślę, że wielokrotnie skiniemy. O, działa. Przez dwa miechy jestem zastępcą lidera, bo ma zabieg z senatorium i tak dalej. Pięknie, to gratulacje w takim razie, to w sumie jakby awans, jakby nie patrzeć, nie? Chwilowy co prawda, ale jednak awans. Ej, no bardzo mi to cieszy. Grunt, że ci się udało. To teraz tylko jakby, wiesz, pokazać się z dobrej strony, być zajebistym i pokazać im, że jesteś niezastąpiony, stary. Że zajebiście wykonujesz polecenia, tak jakby to jest must have, nie? Pokazać im, że musisz zostać tym liderem na stałe. To jest priorytet. Sarkofag. A, dobra, to tak, teraz tak, strefa. Musimy sobie przejąć ten obszar. Albo może polecenia? Przejmij. Tą strefę sobie przejmiemy. W tym miejscu na początku myślę, że możemy sobie zrobić spokojnie naszą pierwszą taką małą bazę. Mapa wygląda w ten sposób, jakby nie ma nic strzałowego, ale tutaj chodzi głównie o to, żeby sobie pograć, żeby się troszeczkę pobawić. Mamy jakieś w ogóle... Jakieś dodatkowe zwierzęta poinstalowane, jakieś mody mam poinstalowane. Niewiele tych modów jest, to prawda,
w głównej mierze są to mody, które zmieniają delikatnie, jakość rozgrywki. Dopuszczamy wszystko i teraz tak, musimy na początku zrobić sobie strefę, składowisko. Składowisko myślę, że możemy sobie zrobić nawet tutaj na początku, po prostu tutaj, żeby to wszystko, co nam jest dla nas ważne, poprzenosić. To musimy w pierwszej kolejności przenieść, bo to będzie dla nas must have. Ale co wkurwią to te spotkania? No, ja zdaję sobie sprawę, nie? My też mamy podobnie, że mamy jakieś tam spotkania co chwilę. Mi też raz co chwilę jakąś tam dodatkową robotę dorzucają, z której gdzieś tam zadowolony mocno nie jestem, no ale co poradzisz, nie? Jakby trzeba to zrobić, tyle, nie? Trzeba tą robotę po prostu wykonać. Ja bym sobie te ściany rozmontował. Nawet to też bym sobie rozmontował. Żeby sobie te ściany zrobić w innym miejscu po prostu, nie? Tak samo to możemy sobie rozmontować, to możemy sobie rozmontować. Tą ścianę również. To demontujemy. Tą wazę demontujemy, sarkofagi demontujemy. Tego nie potrzebujemy w żaden sposób. Ja w ogóle mogę ustawić sobie tę wyższą prędkość, żeby to w miarę płynnie szło. Dobra. Ale nie, Dawid, poważnie. Jakby gratulacje awansu. Jakby bardzo się cieszę, że ci się udało. Naprawdę. Jakby zasługujesz, mam nadzieję, że na ten awans i że poradzisz sobie spokojnie w tym, co masz teraz robić. A myślę, że na pewno sobie poradzisz. Myślę, że na spokojnie sobie poradzisz z tym. Tutaj byśmy sobie zrobili. I tutaj jakoś tak myślę, że mniej więcej. Nie wiem, czy w ogóle mamy tyle stali, żeby to pobudować. Dodatkowo jeszcze razem tutaj mi, kurde, poczuję konstrukcję, to tym bardziej. Pięknie. Mamy pierwsze miejsce, gdzie możemy się położyć i odpocząć sobie nawet. Dobra, niech on sobie tutaj ponaprawia wszystko i będziemy mogli sobie tutaj podziałać. Czyli tak, mamy jakieś pierwsze miejsce, które możemy sobie nazwać naszym domem. Druga sprawa, musimy na pewno zciąć sobie troszeczkę drewna na jakieś podstawowe rzeczy. Przede wszystkim na jakąś lampę i tak dalej. Raza jest totalnym koksem. Jeżeli chodzi o naszą postać, to jest totalny koks. Dlaczego taką postacią gram? Bo lubię. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za 20 bicików. Dziękuję. Też mam taką nadzieję, bo teraz jakby nie ukrywać wszystko na moich barkach. Tak, ja miałem, powiem ci, miałem... Już się poprawiam. Tak, już. Dziękuję bardzo. Powiem ci, Dawid, ja miałem podobną sytuację, jak awansowałem na lidera i mój menadżer się zwolnił, bo zostałem na 3 miesiące sam na całym dziale. 30 osób pod sobą, cały dział na mojej głowie, jakieś tam w ogóle wydarzenia, jakieś tam w ogóle eventy i trzeba było to wszystko ogarniać. I to było mega wkurzające z jednej strony, ale sporo dało doświadczenia, nie? Więc rozumiem twoje podejście, zdaję sobie sprawę, że możesz się wkurwiać, ale z drugiej strony, jeżeli wiesz, że musisz sobie z tym poradzić, to sobie pewnie z tym poradzisz. Zakładam, że twoi przełożeni później to zobaczą, nie? Że jakby mam nadzieję, że dotknęją to, nie? Co tam, jak tam? A siemanko, siemanko. Powiem ci już spoko, mam nadzieję, że teraz wam płynnie to wszystko chodzi, bo musiałem zrobić reset modemu routera. Teraz wszystko, mam nadzieję, teraz bangla i śmiga i że będziecie zadowoleni z jakości. Jakiś problem w ogóle miałem z tym internetem ostatnio. Ostatnio mi wywaliło tego ten internet pod koniec live'a, znaczy w sumie w połowie live'a. Teraz mam nadzieję, że to zadziała, że będzie śmigało. Także u mnie całkiem spoko, jest weekend, dla mnie 3 dni wolnego, bo dzisiaj miałem dzień wolny, jutro i pojutrze. W środę w ogóle jadę tylko na 2 godziny do pracy, także też z tym problemu większego nie powinno być. Jest na zewnątrz, właśnie, ty możesz spać tylko w środku. Struktury, nie, meble, miejsce snu. Na razie położymy cię w środku, do łóżka. Raza ogólnie, nasza postać, to jest... Dobry uczeń, maratończyk, wytrzymałość, no ludzka mądrość, jakby on jest totalnym, ona jest totalnym koksem, wie co robi, zna się na rzeczy, ja jutro znowu do szkoły, no nic nie poradzisz, takie życie jakby, nie? Bo teraz, Radku, w której klasie jesteś ogólnie? Że tak powiem, jesteś jakimś zaprawionym zbierz plony. Ja bym może dał mu rolnika... 6 klasa, okej, spoko. Zbieranie plonów. Tak. Może zróbmy tak.
ogóle. Tak, mamy tego. Mamy moda zainstalowanego, że rzeką będą nam pływały różne rzeczy. Właśnie jakiś trup płynie rzeką. Spoko. Jak bardzo głodna jesteś? A, bardzo głodna jesteś. Dobra, spoko. To może zróbmy tak, że ja bym ci dał, żebyś sprioryteryzowała. Jo, niestety. Idź tam, zrób to. Idź i zrób to po prostu. O, zjedz sobie. Najesz się tym? Do połowy. Okej, spoko. Czy jakieś początki mamy. Za chwilkę będziemy na pewno robić jakieś tam pierwsze miejsce, gdzie możemy sobie zasadzić jakieś rzeczy. Czemu tak wolno chodzisz? Znaczy. Ruch. Bo co, bo osobienie, albo niedożywienie błahe, dlatego. Nie czaję. Zjedz sobie te rzeczy w takim razie. Moja ryba też była w szoku, że mnie wybrali z 3 osób. Ej, no to zajebiście, jakby ja jestem dumny, naprawdę. Jakby bardzo fajnie. Faktycznie ta zmuszka miała więcej na głowie, ale pomyśl sobie o tym, że to może być przyszłościowo, jakby też jakby jakiś dodatkowy plusik do tego, żeby awansować dalej, jakby, nie? Więc jakby nie, spoko, fajnie. Bo ty teraz jesteś w utrzymaniu ruchu, chyba dobrze pamiętam, nie? Jakby jakby naprawiasz maszyny i tak dalej. O, siemanko zakazane, cześć, dzień dobry. Siema. Tak, ostatnio mega dawno live'a nie miałem, ostatnio miałem problem w ogóle z internetem znowu i dzisiaj na samym początku live'a też było... Panie Matuszu, widać mi. Liderowy został rok do emerytury. A, czaj, to tym bardziej stary, jakby pokaż się z najlepszej strony. Jakby wiesz, no na dziale utrzymania ruchu. I to też live. Postaram się, jutro mam trochę roboty, co prawda. Ale postaram się. To tym bardziej, Dawid, pokaż się z dobrej strony, jakby rób za trzech jak musisz, żeby faktycznie później jakby... Żeby musieli wybrać ciebie na jego miejsce, nie? Trochę zażynanie się, ale z drugiej strony, jak masz możliwość, to kurde, nie? No jakby nic tylko próbować awans... Na czym ty jeździsz? Na czym on jeździ? Raza. Handlujesz z kimś? Handluj. Co macie ciekawego? Pistolet maszynowy mistrzowski. Kurde, fajnie było coś sobie ogarnąć, ale na razie jakby nie mam możliwości. W ogóle mamy 300 drewna. Ja bym był za tym, żeby sobie... No kumam, no poważnie jakby stary, próbuj, bo duża szansa jakby, nie? Jakby ja myślę, że spokojnie sobie poradzisz. Ja bym w ogóle zaczął od tego, że w różnych to było. Znowu robisz granko jedną, ale dokoszoną postacią. Tak, zakazane. Powiem ci, jakby lubię taką formę, jakby podoba mi się. A szczególnie, że chciałbym tą postacią raczej całości nie przejdę, bo gramy w ogóle na 500% i tak dalej, nie? Możesz użyć... O Jezu, jakiś spam. Jakiś spam teraz w ogóle poszedł. Chciałbym sobie pograć troszeczkę tą postacią. Może się uda, zobaczymy. Mam nadzieję. Ale no jakby, wiecie, jakby nic na siłę, nie? Zresztą na pewno to będzie tak, że za jakiś czas mi się albo to znudzi i będę chciał czegoś nowego spróbować. O, ogrodzenie. O to mi chodziło. Że ja bym chciał w ogóle ogrodzić kawałek sobie tej terenu. Może nie jakiś taki wybitnie duży kawałek. Taki na razie. Żeby tu nie wchodziły zwierzęta. Mam nadzieję, że w ogóle to tak działa, że tutaj zwierzęta nie będą wchodziły. I że Raza będzie mogła sobie tam budować różne rzeczy. W sensie zrobić tam sobie uprawy, że tego tam zwierzątka nie zjedzą i że ona będzie mogła sobie tam to pogarniać, nie? Idziesz na spacer? Idziesz na spacer, okej, spoko. Włókno z wustaka diabelskiego floating. Okej, spoko. Niech sobie tam płynie. Gdzie mogę sobie to zebrać. Wydaje mi się, że w ogóle, że przy tym modzie ja chyba mam barsz, to jest chyba to. Tak, ja mogę sobie zbudować na wodzie w ogóle takie coś. Takie... czekajcie. Drewno. O! Mogę sobie zbudować zapory na wodzie, żeby można było ten, żeby mógł sobie te rzeczy z rzeki wyłapywać, nie?
Nawet spoko. Poppy become a guest. Kurde. A ja jestem w Rimworldzie? Jeszcze nie. Ale to jest jakby, wiesz, jeszcze, nie? Właśnie, a propos. Tragarz. Ten plusowy tragarz. Ja bym chciał, żeby on był taki mega pilny, nie? Żeby jakby to jest jakby must have, że musimy to zrobić. Nie mamy broni dystansowej, potrzebujemy trochę żarcia, no ale jakby myślę, że na razie damy sobie radę z tym jeszcze. Bo Poppy become a guest. Ja nie potrzebuję gościa. Nie będziesz enshrouded? Raczej tak. Raczej jeszcze kiedyś się pojawi. Wiesz, niedługo może nawet. Do pracy nie się upierdalasz. Ja się nie upierdalam. Co zakazane? Nasz paruwo, co? Bumble drone migracja. O Jezu. To jest w ogóle zabójstwo. To może zabić człowieka. Znaczy nie tylko człowieka. Wszyscy po kolei. No, zbudujemy sobie zagrodę i w tym miejscu będziemy sobie od razu sadzić jakieś podstawowe rzeczy, żeby nie umrzeć. Kolejny handlarz hurtowy. Kurde, ile tego jest? Wydywasz Janusza. Ja spadam. To trzymaj się, Radku, do zobaczyska. Do zobaczenia. Dobra, ja w ogóle byłbym za tym, żeby od razu sobie zrobić polecenia. Strefa, tylko tak, musimy dać mu na pewno rolnika na drugim również, żeby rolnictwo było też w jakiś sposób priorytetem. Teraz tak, musimy sobie zaznaczyć, może zróbmy sobie to do dołu. 3, 4. 4 dla ryżu. Bo to rośnie szybko mega. I na razie ten ryż zostawimy. O nie, ten bubble. Kurde, ten bubble mógł stąd wyjść. Dałeś kupon na bon świąteczny? Tak, oczywiście oddawałem. Nawet mnie sprawdzali, stary. Nawet mnie sprawdzali. Bo w tym roku pierwszy raz zaznaczyłem niższy poziom niż dotychczas jakby, nie? Zawsze dawałem... Siemanko na YouTubie. Zawsze dawałem między 100 a 200%, a zdałem między 50 a 100%. Teraz byłem sprawdzany. Jakby od razu, nie? Od razu mnie sprawdzali, czy aby na pewno zrobiłem to poprawnie. Ja tu w ogóle mam entertain? Mam entertain. I co, masz pana na rok? Nie, jakby... Wszystko było policzone, nie? Strzelectwo, rzemieślnictwo, strzelectwo, powolna nauka, intelektualna sztuka. Nie potrzebujecie. Wszystko było policzone, także wszystko się zgadzało. Nie było możliwości o pomyłce. Raz miałem banan na rok i wystarczy. Także kolejny ban mi nie jest potrzebny. Czy ty jesteś głodna? Nie, jeszcze nie. Nie działa wykrzyknik donatę? Czy jeszcze nie działa? O. Stary, ja się w ogóle... To było w moim pierwszym roku mojej pracy. Ja się pomyliłem o 20 zł. Bo miałem odpalonego Avivę, to ubezpieczenie. I... Nie działa donatę, czemu? O, ciekawe. Wydaje mi się, że powinno działać to. Właśnie wpisujcie wszyscy po kolei, bo już jeden wpis wystarczy, nie działa. Ale nie wiem czemu. Powinno działać. Nie działa jak zwykle. No co poradzisz. O, a na Twitchu działa. Ciekawe czemu na YouTube nie działa. Ciekawe. Ciekawe czy ustawiłem na tym. Ciekawe, czy ja ustawiłem, żeby pokazywało się na YouTubie na donatę i na tym, na donatę, na YouTubie, na Twitchu jednocześnie. YouTube gorszy? Jest to możliwe. Jakieś mi się zwierzę w ogóle pojawiło. Fredka jakaś. Ciekawe. Nie potrzebuję fredki na razie. Wydaje mi się, Dawid, że na YouTubie nie działają te konstrukcje, Boże, te komendy, wiesz? Że one tylko łapią się na tym. One się tylko łapią na potrzeby.
W razie start. Scarce menu, rekreacja, spanie na ziemi, spanie w zimie, spożycie posiłku na ziemi, przemówcie. O Jezus Maria. Dobra, to zróbmy tak. Bo nasza postać się za chwilkę ten załamie. Rekreacja, kołek oczywiście. To jest najważniejsze, co może być. Zróbmy ten kołek. Dobra. I od razu postawmy sobie produkcja, stół badawczy. Postawmy sobie meble i stołek. Tyk. Postawmy sobie pochodnię nocną. Zróbmy to w ten sposób. Widzę właśnie. No właśnie, kurde, nie wiem. Trzeba się, Janusz, na razie, siemanko. Obiecałeś mi kepsa, ale go nie przyniósł. Zapomniałem. Zresztą, Janusz, nie możesz tyle kepsów jeść. Ukryć się w pokoju, to jest w ogóle najmniej chyba... najmniej inwazyjny trade, jaki się może pojawić, nie? Ej, tu mamy wszystko w ogóle posadzone bardzo ładnie. To już sobie rośnie. Powoli, powoli, ale jednak. Jak tylko ogarniemy się z większą ilością żarcia, że będzie całkiem... Co to w ogóle jest? Murkling. Raz, ma trzeci, potrzebny jest 55. Okej, okay, czyli na razie tego nie możemy sobie... Na razie nie możemy sobie tego przysposobić. Niski stan żywności. No wiem, że jest niski stan żywności, ale za chwilkę to powinno się zmienić. Za chwilkę nam te pierwsze rzeczy powinny wyrosnąć i powinno być już całkiem spoko. Mam taką nadzieję przynajmniej. To co to jest? To za zwierzaki w ogóle biegają. O, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Jak mi w ogóle bitrate skacze strasznie. Miałem 400, najgorsze jest mordercza wściekłość jako załamanie. Nie jeżeli, zależy w sumie jeszcze. Jeżeli jest sam kolinista pojedynczy, to jakby nie, to wyjebane, jakby nie, totalnie. Wydaje mi się, że... Który najgorszy jest? Chyba sad wandering, jak masz raid jakiś, nie? Ktoś się atakuje, o. I masz sad wandering, to jest chyba najgorsze, co może być. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak jest w ogóle ten, jak jest w ogóle ukrycie w pokoju, to jakby jest spoko, jakby nic się nie dzieje. O, już jedzonko przyjechało. Szybko. Na jedzonka zamówiła. Ale to przecież było, nie wiem, z 20 minut temu. Szybko przyjechało, mega. A propos kebaba, Janusza właśnie przyjechało jedzonko. Właśnie kebab. Kebab przyjechał. Postać. Walka wręcz... Czekajcie, zdrowie. Potrzeby. Tutaj. Avality, here is care, I had to call it a meal. Dobra. Co mi zamówiłeś? Zamówiliśmy zapiekankę i dwa kebaby. Brak wygód, spożycie posiłku na ziemi w mroku. Zero. Dobra. Jedzonko. Któryś mi kawałek? Sobie zjem. Słucham? Kawałeczek, no. Możesz użyć komendy... A, znowu. Biorę zapiekankę. No, zamówiliśmy zapiekanki i Justyna wzięła sobie tego. Justyna wzięła sobie kapsalę, wziąłem sobie frytto kebaba chyba. Jak się nazywało to. Może być całkiem spoko. O, mięsko wjechało. Ja w ogóle musiałem od razu sobie wbudować ten. Zrobiłem... Nie wiem, czy błąd. Chyba nie błąd, chociaż może. Bo raz nienawidzibyś na zewnątrz. I ogólnie ten run to miał być ogólnie playthrough przez góry i tak dalej, jakby nie, a zrobiłem trochę inny myk. Gramy na otwartej przestrzeni. Nie wiem, czy to mi da, czy to mi jakby da radę ogólnie ogarnąć w ten sposób, ale zobaczymy. Stół rzeźbiarski, piec, może zrób sobie, potrzebujemy 80 stali. Czy ja mam gdzieś stal? Miałem gdzieś stal na pewno. Zrób sobie piecyk. Kopię tego. Teraz coś może nas poróżnić i wiedz, że Janusz stoi za mną w tej kwestii. Jaki kebab? Fryto kebab. Fryto kebab. O, młodzieniec się obudził. Muszę być trochę ciszej. Się przebudził. Kiedy leziesz? Okej, zbierasz sobie jakieś tam jagódki, dobra.
Muszę sobie. Jakie mięso, jakie sosy? Mieszany, mieszany. Ze stali. Ja bym to w ogóle rozebrał wszystko. Potrzebuję trochę stali i fajnie było to rozebrać. Tak samo to jest ze stali też. To też byśmy sobie rozebrali. Tak samo to byśmy sobie rozebrali. Zawsze trochę nam stali wpadnie. I będziemy mogli zacząć sobie chyba gotować już. Chyba sytkami bez udziwnień. To amerykański. Gotuj prosty posiłek. I zróbmy sobie, że będziemy gotować sobie ich, nie wiem, z 7. I przy dwóch rozpoczniemy. Dobra, i kucharz na pierwszy. Wejść jeden test, jeszcze z wami dumny, pamiętajcie o tym, że jestem. Mieszany, mieszany. Ej, zapomniałem. Przecież rozbojem jest nie mieć w domu stołu i krzesła. Stół i krzesło w Rimordzie jest najważniejsze na świecie, pamiętajcie. I za chwilkę pewnie na... ci raj za chwilkę pewnie wskoczy na nas, dając życie, dając moje szczęście. Więc trzeba będzie się uzbroić. A, właśnie, badania. Myślę, że gorszy jest słoneczny rozgłos, mając całą mroźnię w mięsie, 10 tysięcy mięsa na straty. W sumie coś tu jest, nie? Ja potrzebuję stolarstwa na pewno. I w ogóle byłbym za tym, żeby on był badaczem na pierwszym też. Że rolnik badasz na pierwszym i będziemy tylko dawać badania w momencie, gdy faktycznie będą mega nam potrzebne, nie? I powinno być całkiem chyba okej, mam nadzieję. A właśnie, możemy sobie stworzyć przy okazji jeszcze produkcja, miejsce rzeźnicze. W tym miejscu opraw stworzenie bez końca. Konsumuje pakiet hemogenu. Okej, okay, spoko. O tym hemogenie też muszę pamiętać, nie? Żeby, kurde, nie zdziwić się później. Nam zabraknie. Chyba żadne zwierzęta teraz nie powinny wejść, jak jest zagroda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na jakim poziomie ty masz uprawę? Na 5 prawie. Kurde, młody kaszle coś. Niedobrze. Strefa, pole uprawne. Ja bym był za tym, żeby sobie stworzyć pole uprawne. I tutaj byśmy sobie dali bawełnę od razu, jak jeszcze. Dobra, ekran badań. Ekran badań, no, ekran badań. Meble. Proste łóżko. Żeby na początek już to łóżko mieć. Tego żarcie robi się na bieżąco, hodując bydło, które zdycha z głodu. Co? Coś w ogóle straszne. Kurde, jak on kaszle. Niedobrze. Pewnie mu znowu z nosa spływa wszystko. Ech, masakra, dzieci. Non-stop. Właśnie tak. Zobaczymy, czy uśnie. Bo jak nie, to będę musiał znowu skończyć live'a. Już chyba któryś raz z rzędu, gdzie kończę live'a, albo coś przeszkadza. W sensie albo mi internet wywala, albo coś, nie? Non stop coś. Coś się non stop dzieje. Nudy nie może być. Mamy łóżko. To możemy rozebrać. Jakość słaba, ale lepsze to niż nic. Dobra. Siema, siema, pozdro dla ciebie. Siemanko, Mati. Siemanko, siemanko. Cześć, cześć. Dzień. Dobry wieczór w sumie. To jest ta pierwsza. Dobry wieczór bardziej. No, najgorsze jest to, że młody mi kaszle. Także zobaczymy, jak długo. Kurde, strasznie kaszle.
Przycinałem więźniom nerki, objawy za zrobić, ale potem doszedłem do wniosku, że lepiej na handel wyciąć nerkę, płuco i serce zrobić masny. No, coś tam jest. Nie wiecie co, ja muszę chyba kończyć jednak, przepraszam was, ale młody bardzo kaszle. I za chwilę będzie akcja, że się pewnie obudzi albo coś. No, dobra. Słuchajcie, ja kończę. Niestety, przepraszam was serdecznie. Młody za bardzo kaszle. Także dobranoc. Trzymajcie się. Muszę kończyć. Hej.